Cześć, witajcie, jestem Piki, zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka historii graczy Counter-Strike'a. W tym odcinku razem z Gnomkiem przedstawiam historię Szpera, także jeżeli jesteście tym zainteresowani, to zapraszam was do oglądania. Grzegorz Szpero Działałek urodził się 6 czerwca 1991 roku. Polski zawodnik, który jest obecnie w jednej z najlepszych polskich drużyn. Większość osób kojarzy go raczej ze sceny Counter-Strike Global Offensive, lecz Szpero grał już na wysokim poziomie w CS 1.6. Jego rolą w zespołach od zawsze była Wuper. Szpero miał także przyjemność reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata, gdzie ulegli dopiero Francji 3-1. A jak zaczęła się kariera tego wciąż młodego gracza, który jest głodny wygranych? Tego dowiecie się po obejrzeniu tego materiału, dlatego standardowo zapraszam was do oglądania. Pierwszego stycznia 2009 roku legendarna wręcz organizacja o nazwie Pentagram G-Shock ogłosiła, że powracają do Counter-Strike'a. Szpero, wiedząc, że Pentagram szuka składu, postanowił się do nich odezwać. I tak oto Szpero, Milt, Destru, BS7 oraz BRD dołączyli właśnie do tej legendarnej organizacji. Trenowali oni ze wszystkich sił, aby tylko sprostać oczekiwaniom, jakie były na nich zawieszone. Niestety, ich osiągnięcia nie były zadowalające, więc już 15 maja 2009 roku Pentagram rozwiązało drużynę, odchodząc definitywnie ze sportu. Wówczas, gdy Pentagram rozwiązało skład, w tym znalazł się Grzegorz, zaczął on poszukiwanie nowych drużyn. Przez okres 2 lat Szpero zmieniał drużynę za drużyną, nie zagrzewając miejsca w żadnej z nich na dłużej. W tym czasie Grzegorz nabierał sporego doświadczenia, które z pewnością w późniejszych latach bardzo mu się przydało. Tymi pomniejszymi drużynami było na przykład Onyx czy też Gamerburg. Wreszcie, po tylu poszukiwaniach, Szpero dołączył do świetnie prosperującej polskiej organizacji o nazwie Delta. W skład tej drużyny mieścili się Szpero, Ham, Destru, Insider oraz Dark. Oczywiście byli to na tyle zmotywowani zawodnicy, że mieli ochotę na zdobywanie największych trofeów. Wiedzieli, że aby to osiągnąć, muszą ciężko trenować. Tak też się działo. Od pewnego czasu, po słabych wynikach, morale całego zespołu naprawdę nie wyglądały najlepiej. Widząc, że to raczej koniec tej drużyny, Szpero postanowił ją opuścić. With the very high up position there in CT's Heaven, and now it's MSL wrapping around the side. Could this make the difference right now? That's put a lot of pressure. They need to get the bomb down right now. There's 15 seconds left to plant it. Spiro gets the flick, but will there be time? KGB just needs to play this smart. And there is the bomb going down now. Which side will the peak come from Spiro? KGB holding patiently. He's burning himself alive! What has he done? Okay. Grzegorz po raz kolejny poszukiwał nowej polskiej drużyny, w której mógłby zagrzać miejsca na nieco dłuższy czas. Szpero oraz jego kolega z dawnego zespołu postanowili zgłosić się do jednej z najlepszych polskich formacji w tamtym czasie, czyli Alsen Team. Dołączyli do niej 29 maja 2012 roku. To właśnie w tym zespole Szpero poznał Snaxa. Skład Alsen Team wyglądał następująco. Snax, Pistolero, Destru, Szpero oraz Brody. Grali przede wszystkim na polskim podwórku. Mieli parę dobrych występów, lecz nie było to, co zadowalało zawodników Alsenu. 4 lipca 2012 roku Szpero oraz Destru odeszli z tej organizacji. Po tych następstwach organizacja zerwała umowę z graczami. Po odejściu Szpera z Alsen Team dołączył on do innego polskiego zespołu o nazwie Universal Soldiers. W składzie mieścili się Szperu, Destru, Skynet, Nales oraz Insider. Tak jak jego poprzednia drużyna, grali cały czas na polskim podwórku e-sportowym. Grzegorz miał jednak marzenie na nieco większą skalę. Wraz z Universal Soldiers Szpero przesiadł się na CSGO. 13 października 2012 roku Grzegorz, nie zagrzewając miejsca na dłużej w tym zespole, odszedł z niego. Szpero, opuszczając swoją drużynę, miał już zapewnione miejsce w innej polskiej formacji o nazwie Drunken Globus w składzie Divinity, Drive, Sonamed, Szpero oraz THS. Dosłownie tydzień po dojściu do tego zespołu fanów Grzegorza zszokowała informacja o zakończeniu kariery przez Szpera. Drużyna Drunken Globus nic nie wiedziała o planach Szpera. Dowiedzieli się oni dopiero kilka godzin przed spotkaniami eliminacyjnym do finałów Azo Challenge. W ostatniej chwili zastąpił go Doc. Okazało się, że Szpero doprowadził do sporej złości swoich starych kolegów z drużyny. Na sam koniec całej sprawy Szpero informował, że nie zakończył kariery, a jedynie ją zawiesił. Nie mógł trenować tyle, ile od niego wymagano. Z całej akcji wyszło jedno wielkie nieporozumienie. Po wielu spekulacjach na temat przeszłości Grzegorza, dołączył on znowu do Alsen Team 18 maja 2013 roku.
Skład wyglądał następująco: Innocent, Szperu, Destru, Dark, Morels. Zawodnicy w tej drużynie byli po prostu głodni wygranych. Byli naprawdę pewni siebie. Wiedzieli, na co stać cały zespół i na co mogą sobie pozwolić. W jednym z wywiadów Szpero powiedział: nie boimy się nikogo i nikogo też nie lekceważymy. Wygląda na to, że byli zmotywowani do gry. Niestety gra w tym zespole nie trwała długo dla Szpera. Wow, they still managed to get two kills out of that. Oh my god, and he even hits that shot, Sparrow. Tarik and Cutler so low. They're trying to get that backstab going, but he's eventually going to push his way out onto the B slope, looking for the other. But now he knows where both players are playing from. Sparrow, he could actually turn this around. Damage is so very low. What a flick! Sparrow, he just heroes it for his team. CLG, what are you doing? 20 września 2013 roku świat dowiedział się o tym, że polski gracz światowego formatu Lord tworzy nowy silny polski skład. Grzegorz bardzo chciał móc reprezentować barwy właśnie tej drużyny. Udało mu się to 18 marca 2014 roku. W składzie mieścili się Szpero, Maus, Innocent, Michu oraz Minis. Był to zlepek młodych graczy z wielkim potencjałem na osiągnięcie sukcesu na scenie międzynarodowej. Poszukiwali oni jednak mimo wszystko organizacji, która byłaby w stanie sprostać ich oczekiwaniom. Czerwca 2014 roku odezwała się do nich rozesławiona na cały świat niemiecka organizacja o nazwie ESG Gaming. To właśnie w tej organizacji miało miejsce wielokrotne zmiany w składzie. 23 sierpnia 2014 roku z drużyny odszedł Minis oraz Michu. Dosłownie 4 dni potem do drużyny z powrotem dołączył Minis. Natomiast 10 września 2014 roku do zespołu doszedł Ralen. To właśnie w tej drużynie Szpero pojechał na swój wielki pierwszy major o nazwie DreamHack Winter 2014. Mimo uzyskania od 9 do 12 miejsca zagrali oni naprawdę bardzo dobrze, przegrywając Ninja in Pyjamas ledwo 16-13. Wczoraj mieliśmy tak zajebisty dzień, że wygraliśmy prawie wszystko. Dosłownie na 10 map chyba wygraliśmy 9, a graliśmy z takimi drużynami jak Navi, Virtus Pro, The Razers, Fnatic. To właśnie jedyna przegrana chyba. No dobra, niech tak będzie. Jeszcze jest ten, no, nic tam Niemcy. Było. Niemcy były wygrane też. Dobra, chuj tam, czy wygrane, czy przegrane. W każdym razie był zajebisty dzień, nie? Wygrywaliśmy prawie wszystko, tak. Lutego 2015 roku ESG Gaming nagle zerwało umowę z graczami. Przez parę dni grali pod nazwą Dobry End Gaming. Jednakże 11 lutego 2015 roku znaleźli oni nową organizację, która była prowadzona m.in. przez Ocelota, grającego niegdyś profesjonalnie w League of Legends. Organizacja ta nosiła nazwę Gamers 2, w niej nadchodziły kolejne zmiany w składzie. 9 kwietnia 2015 roku Michu zastąpił Minisa. 22 kwietnia 2015 roku Minis zajął miejsce Ralena. Potrzebując szóstego spojrzenia na grę, 1 maja 2015 roku zaprosili Dark na rolę trenera. Ich udanymi występami pod tą banderą było m.in. pierwsze miejsce Gameplan Pro League, piąte miejsce Star Ladder Star Series 13, drugie miejsce 99 Damage Arena 6, czy też drugie miejsce na Game Agents League. 3 sierpnia ze względu na niezbyt dobre wyniki w zespole gracze postanowili rozwiązać kontrakt z organizacją Gamers 2. Zerwaniu umowy z Gamers 2 przez krótki okres czasu grali oni pod nazwą Dobry End Gaming. 15 września 2015 roku popularny serwis do obstawiania skinów CSGO Lunch stworzył swoją własną drużynę w CS-ie, która jest reprezentowana przez naszych polskich zawodników. Po wszystkich zmianach, jakie zachodziły w zespole, obecny skład CSGO Lunch reprezentuje się następująco: Maus, Oskarisz, Szpero, Michu oraz Innocent. W roli trenera jest natomiast Lord. Ich udanymi występami pod tą banderą jest m.in. pierwsze miejsce SL Polish Championship 2015, pierwsze miejsce Dingit Weekly Cup 30, czy też drugie miejsce Elite Road to Vegas 2016. Jak dalej potoczą się losy Szpera po tak wielu przeżyciach, tego dowiemy się już na przełomie paru miesięcy. A więc standardowo dziękuję wam za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że się spodobał i że zostawić łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Z tej strony chciałbym was zaprosić na kanał mojego gościa, link oczywiście macie w opisie. Na dodatek chciałbym was też zaprosić na fanpage,
fanpage na Facebooku, na grupę na Facebooku oraz na grupę na Steamie. Linki oczywiście też macie w opisie. Jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie, dziękuję również Gnomkowi za nagranie tego głosu, za nagranie głosu do tej historii. No i to chyba tyle. Jeżeli się spodobało, tak jak mówiłem, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, już do usłyszenia, do następnego odcinka. Hejos!